Tam ostatni odcinek z Osiny, odcinek 104. W dzisiejszym odcinku sprzedajemy 2,5 miliona rzepaku, 2 miliony 556 ton dokładnie. W sensie litrów bardziej niż ton, ale... Czyli 2,5 miliona, to trochę jest do sprzedaży. Właśnie nie wiem, jak to jest zrobione z tym. A dobra, on się tu zmieści. Dobra, on się tu będę mieścić, co luz. Klasem ja będę jeździł. Także sobie nasypię rzepak z tego sylosu, o tutaj. Więc nasypię te 350 ton, sam sobie położę. No i dobra, i lecimy, i puszczamy ich powoli. I lecimy tak. Rzepak. I no, kurs. A nie ma kursu za dużo jeszcze. Z Magnuma się skopiuje kurs i dobra. Trochę kolejki będę nas kupił, ale trochę no. Na 5 zestawów wozimy. Może kolejki będą? To trudno, że będą kolejki, no. Ładne, że on tu miał być ten fen zalany paliwem, ale dobra, już do końca serii wytrzyma. Do końca serii wytrzyma bez paliwa. No i dobra, i lecimy. Wiem, że powinien być zatankowany. Chyba, że już tak naprawdę mocarnie mu zbraknie tego paliwa, no to przez F11 sobie dalej. Kolejka na silosie będzie? No będzie, no, ale trudno. Jeszcze kurs trzeba skopiować. Nieważne od kogo. No i dobra, jedź. Właśnie boję się najbardziej o 8R, że on się tam nie zmieści. Za tym binem. No i dobra, jedziemy. Przyczepę sobie wypożyczyłem tą joskinkę. Żeby nie było później dymów. Bo nie chciałem, żeby klas znowu stał bez roboty na ostatnim odcinku. 2,250 jest za rzepak. Tak więc no trochę kasy będzie. 65 tysięcy, a to ja w sumie od razu mogę kredyt spłacać, który mam 370 tysięcy jeszcze. Praktycznie pierwsze przyczepy to na kredyt będą. No dobra, widzę, że John Deere jedzie. Fend się ładuje. To tak mniej więcej będzie wyglądać, że jeden będzie... Że tu się będą... Ja się będę wysypywał, tu będzie przejeżdżał, tam będą się jechać. No tak jakoś. Pierwsze kółko najgorsze zawsze. Ale teraz już Magnum pojedzie, to już 8R się będzie sypało, właśnie ostrzy sobie 8R. Więc tak w miarę na styk będzie, nie będzie przestojów. To najgorzej, jak oni mają po dwie przyczepy, to jest najgorzej to poczekać. Dobra, sypiemy to szybko i spierdzielamy stąd. Ale kasiory leci. Dobra, spierdzielam stąd. Walę te 600 kilo. 70 tysięcy. No i elegancko. 8R już jedzie. Magnum jedzie też. Kurde. Dobrze, to ostatni odcinek był na 25 fpsów. Nie wiadomo skąd. Tutaj sobie skrócę, bo chcę jak najszybciej jeździć. Jeszcze przed Magnumem pojadę i za 8R będę wsypywał. U Magnum zanim się nasypie. No też trochę się sypie, ale ja dużo szybciej się sypię. No i dobra, i reszta to co będzie. No jeszcze jeden, jeszcze myślę, że z 8R już powinien być ten. A John Deere się mało wysypał? Mały, no małym. Teraz fend w kolejce jest, czyli teraz fend się wysypie. Jak się fend wysypie, to już będzie ten. A już jestem pewny. Zapomniałem. Jak się fend wysypie,
To już będziemy na ten. To już będziemy z kredytem na zero. Musiałem wziąć na te biny dodatkowe ostatni, ten kredyt ostatni. No i dobra, jesteśmy na zero. A na tym drugim skupie jest dużo niższa cena? Może ja bym zaczął na ten drugi skup tutaj wozić, o, i sobie sam jeździł. To że wtedy jak ja to podniosę, jest trochę słabo. Nie, dobra, wolę poczekać. Wolę sobie poczekać. O, Magnum już jedzie. A ja już mogę te biny dodatkowe sprzedawać? Jakiś chociaż? Ten jest pełny, to nie. A ten? Jest pełny. No ten to będzie pełny, ale... Pełny. Pełny. O, ten jest pusty. On też jest pusty, a bo tych dwóch mi nie złapało, bo za daleko już były. Tego też nie złapało. Tego też nie zapało. A chyba, że oni już je opróżnili. Też tak może być. Ten jest pusty. Ten jest pusty. W sumie ten też jest pusty. Dobra, a te są pełne. A ten też jest pusty. Nie, bo wiecie, bo ja nie chcę ten sprzedać za dużo. Żeby potem nie było, że z te. Że coś uciekło, nie? Tak więc już chyba reszta jest pełnych. Na końcu tam powoli będą wysypywać. Myślę, że co dwa kursy będę sprawdzał z losy. Co dwa zestawy, no bo tutaj rząd jest 60 ton i Magnum powiedzmy to jest 110 ton, tak? Czyli jeszcze jeden ten dodatkowy silos jest pusty. Oni się tu omrypli. Przepraszam, co tam się stało. Ktoś kogoś rypnął, ale nie wiem kto kogo. A, Magnum z Fendem się rypnęli. No, okej. Można i tak. Dobra, zanim tutaj Magnum przyjedzie. Już sobie już jest. Ja się zdążę wysypać. Bo on mnie nie będzie pukał. No i dobra, jest spierdzielam sąd. Mamy 600 tysięcy na koncie. No dobra, 580 dokładnie, ale zaraz będzie 600. Gdyby nie te 300 kredytów, czy co, już milion rzepaku to robię? Ta, ja już milion zarobiłem z rzepaku, tak o. No przecież miałem 400 tysięcy kredytów prawie. 370 dokładnie. No i taka spokojna robota. Tutaj sobie własny silos mam. Musiałem go pchnąć leciutko. A jak to tutaj wygląda? No dobra, ten zaczyna drugą przyczepę sypać. A tu się ósemka sypie na drugą, dobra. No ja mam pełny zestaw, ja mam pełny, dobra. To ja już jadę. Trochę chciałem klasą sobie pojeździć, a i mam 9 minut zacinka. Powiem wam, że na te 5 zestawów to nawet szybko idzie. Nawet szybko idzie. Jeszcze tylko 2 miliony. Już 500 ton sprzedaliśmy w 10 minut. Czyli 10 minut 500 ton. Czyli 500 min, czyli 20. Jeszcze około, według moich obliczeń, 40 minut sprzedaży. Ale zrobię sobie od A do Z odcinek sprzedaży, plonu, żeby nie było, że coś było dopisywane czy coś. Robię sobie dokładny odcinek. I wtedy jeszcze na koniec sprzedaż maszyn sobie zrobimy. Ale to dopiero na koniec.
Właśnie szesny rzepak, żeby obalić. Jeszcze śnieg był trochę leży i to tak nie idzie jeździć. Się ślizga ten ciągnik. Samka jedzie, fan się sypie, Magnum jedzie, dobra, się to tak w miarę ten kurs widzę, że wygląda. Wolę, żeby była kolejka na skupie, niż na Cydosie. Za mną słyszę 8R. Elegancko. Trochę ten cosplay mógł szybciej jechać, jakby ta przyczepa była w powietrzu, ale... Znaczy nie to, że jest błąd, tylko... Bo kiedyś tak było, że ją po prostu wysypał i już odjeżdżał, nie? Nie czekasz, mu się przyczepa opuści na dół, tylko jechał od razu. To było takie... Trochę no słabe na to było. Wynajmniej w 17 tak było, nie wiem czy w 19 tak było, ale w 17 tak było na cosplayu. Bo miałem tą wersję 5, nie wiem czy miałem tą wersję 5, ale miałem 4 coś chyba. Czy nie wiem jaką miałem wersję w 17 cosplaya. Kurde, źle zajechałem i nie zdążę przed tym. Przed Magnumem. Źle podjechałem do tego Sylosa. A tak miałbym jakąś szansę jeszcze. Wiem, że może za ładnie to nie wygląda, no ale... Trudno. On John Deere się sypie, ale na pewno będę szybciej od John Deere'a. O, i mogę już jakiś tam Sylos sprzedać. Pełny. O, ten jest pusty. Ten jest pusty. Ten jest pełny. 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 O, ten jest pusty. Jakoś w środku się trafił. Nie wiem jak. Dobra, już więcej nie ma pustych. Dobra, jadę, bo John Deere się rozpędza. A to nie jest dobry znak. Osiemę! Panie przydupił przyczepę. Dobra, ci tamci się minęli. Czy tak to można powiedzieć? A, bo teraz fan się sypał, dobra. To fan już ma odjazd. Dobra, fan pojechał. Jaka kolejka na skupie. Magnum się teraz musi wysypać, już mam 1 300 000 na koncie. A to jeszcze z rzepaku, a rzepaku zostało. Tutaj na tym Cydosie zostało ile? 230 ton ja zostało mi. A im zostało... 1 700 000, tylko że oni... No tylko że oni włożą tak jak... Bo oni włożą w czwórkę, nie? A ja włożę sam. Ja mam 30 ton, a oni włożą dużo więcej. No ale nie chciałem się robić kursu tego nowego Cydosa. Więc to było... Dla mnie głupotą. A, dopiero drugą. Zaczyna sypać. A, 1 400 000 na koncie. Zaraz będzie. No ja się raz, dwa wysypię, John Deere się wysypie. I już powinien przyjeżdżać wtedy ten. Już powinien przyjeżdżać 8R. No już by mógł jechać, nie? Już by ile czasu zaoszczędził. Tak zanim on spadnie.
Tam potem musisz silnik odpalić chyba. No, dlatego nie lubię przed Jandirem jechać, bo on się pcha. I tak muszę przez to czekać. No dobra, oni się minęli jakoś. Kurde. Jakoś to powoli idzie. 1 800 000 to nie tak powoli. Dobra, opuszczaj ten. Jaka kolejka tu się zrobiła? Dobra, ciur. Jadę są, bo wszyscy się pchają. Jadę są, bo wszyscy się pchają. A takie sypanie pod dwie tony to też mi się nie widzi. Właśnie czemu to farming jest tak zrobione, że jak jest otwarte, to czemu to nie leci, tylko musi to się podnieść. Zawsze te parę kilo już by wyleciało z przyczepy. O, Magnum jedzie. Oho! Ale go capło, ty. Magnum jedzie. A przed Magnumem jeszcze Fendt stoi. Tak więc na ciekawe, ciekawe, nie powiem, że nie. 200 ton jeszcze mi zostanie do wywiezienia. Jaka zbiórka to jest maszyn? A bo ja już powoli zacznę sprzedawać te maszyny. Przeładowcze długo u mnie nie były. 55 dni. No dobra, bym opowiadał o tych maszynach. Rozsiewacz jeden. To jest ten młodszy, czy to ten starszy? To jest ten młodszy, co był dokupiony. Trochę godzin nabił. A ten to jest ten starszy rozsiewacz, co jest, kurczę, od nie wiem którego odcinka nawet. No, on jest zjechany do końca. 38 tysięcy, czekaj, naprawa 400. O, 1500 dał. 30 godzin narobił. 176 dni, dobra, sprzedaj. Tutaj diamancik, jeden. To jest ten młodszy, czy ten starszy? Jest ten starszy. Chyba. Diamant, tak, kupiłem w 70 odcinku, pamiętam. O kurde, zapomniałem, że to za tym znakiem jest sprzedaż. Oj, obalił się nawet. No i dobra, sprzedaj. Zgrabiarka. Pamiętam, jak czwórka z nią jeździła jeszcze. To też były fajne czasy. Ile? 20 tysięcy, 222 dni. 20, 22 dni. 3,5 godziny roboty. Niedużo. Kosiarki.
Też dużo nie porobiły chyba nawet. A, bo to dobra, bo to był taki manko jedno było zrobione z kosiarkami. Bo nie miałem tego. Bo, nie miałem, bo piasta oznaczyłem, bo Zbychu chciał grać. A zapomniałem kosiarki i po prostu mi je sprzedało i od nowa musiałem kupić. Ale kasę sobie odjąłem za to. I dlatego oni tylko pół godziny roboty mają. Prasa kupiona. Też. Bo kiedyś miałem ze Zbysiem grać, ale zapomniałem, że nie ma Platinum. I przez Zbycha dużo maszyn mi poszło. No, siernik to był wymieniany, to pamiętam. $207 000, 10 godzin roboty. Rozrzutnik to był praktycznie tylko obornik, był chyba raz rozrzucany, albo dwa. Jeszcze nie pamiętam, ile razy obornik rozrzucany, ale szczerze mówiąc. Sześć godzin, a bo on z wapnem dużo rozrzutnik jeździł. Ale obornik chyba tylko dwa razy rozrzucałem. No i dobra, ten ma 11 godzin, czyli to ma trochę ręce zrobione. I to ostatnia przeładowcza, druga. Nie wiem czy, a bo no, z Micro jeździłem na dwie przeładowcze, jak pamiętacie, w 90 odcinku. O, chyba za daleko trochę. A nie, jednak nie. No i dobra, i to wszystko na razie. Idę zobaczyć, co tu się dzieje. Kto się wysypuje, a ósemka się wysypuje, dobra. A te tu ładnie się przytulili. A bo on pusty jedzie. Dopiero. A, bo on się tak rypi, że takiego węgorza zawinęli. No dobra, rozumiem. Czyli teraz jest trochę spokój, bo dwóch jadą się dopiero sypać. Tak więc teraz będzie lekki spokój na skupie. Więc nie powiem, że jest źle, bo jest no, nawet dobrze. Tylko jest trochę szkoda, się rypi, ale chociaż będzie pusto na skupie. Przynajmniej nie będę miał takiej dużej presji aż. A no i dobra, i odpalę sobie Zetora. I przejadę też Zetorem na sprzedaż, bo Zetorem też trochę godzin nabite jest. 77. Zetor to w ogóle on tam tani będzie. A Zetor to w ogóle jest legenda tej serii. Pamiętacie co tym Zetorem się robiło? Jak z tym starym kultuatorem kultuatorowałem pola? To były kurcze czasy. Dobra, przepuszczę go, niech jedzie. Autoloader u mnie długo nie był. No, 23 minuta, także trzeba szybko jechać to sprzedać. Autoloader u mnie długo nie był. Jeszcze kiszonkę trzeba by sprzedać, ale to trzeba taką jedną sprzęt się wypożyczyć. No, Zetor 6000 tylko. Więc to nie za dużo do tego Zetora. Ósemkę się później, czwórkę się później sprzeda. Dobra, trzeba szybko jechać, bo ten świr jedzie. A on póki jest daleko, to ja się zdążę wysypać. Spierdziałem szybko z punktu skupu, żeby on sobie już tutaj na spokojnie sypał. No i mamy 3 300 000. Ciekawe, czy będzie więcej farm... Na pewno będzie więcej warta niż... niż timelapsy. Na timelapsy 44 miliony, pamiętacie?
44,7 milionów tam chyba kosztowało. Tylko, że też tam drogie pola były, no to w sumie jest tylko... Tu są dwa takie drogie pola. Ten lat mój dorabiany co był? I ten, 47, tam 2,5 miliona chyba kosztuje. Tam 2,600 nawet. No i 50 przecież 600 kosztuje. Także jest trochę tych landów takich drogich. A zresztą mogę zobaczyć, milion chyba to kosztowało. 1,3 milion nawet. Nie no, pół nie sprzeda, o kombajny to już jest stary, trzeba będzie później muszę to teleportować. Muszę zacząć to jeszcze w garażu. O jakiś krzak. Tak nie wiem skąd to się to znalazł. Silos niech jeszcze stoją, panele niech jeszcze stoją. O, wiatra mogę od razu sprzedać, jak już jestem w sklepie. Albo jedno dla pewności sobie zostaje wiadro. Pilota mogę sprzedać. Ciężniki niech jeszcze są. Łyżka niech jest jeszcze. O, to trzeba mogę wysunąć. A ja mam tylko kombajny przyczepy, dobra. Dobra, grzeję już na skup, może jest na wolne. Przecież pewnie nie, ale... Tam chyba się 8 sypie. 8 i Magnum tam powinna stać. To tak powiem, że troszeczkę sobie... Ała. Troszeczkę sobie jeszcze poczekamy. A nie, Magnum się sypie i 8 stoi, dobra, w takiej kolejności. No. Nie wiem, czy ja sobie chyba teleportować nie zacznę kombajnów powoli. Sobie nie będę opowiadał o nich. Te wszystkie kombajny były w jednym czasie kupione. Tak więc tam zbytnio nie ma co opowiadać o nich. Myślę nawet nie wiem, w którym odcinku je kupiłem, wiecie? Beczka też chyba z 2-3 razy użyta. No, nawet 2 godzin nie ma przerobione. Też chyba tam z beczką tylko 2 odcinki były. A może na tyle. Nie no, 2 były. Nie no, przejadę się ostatni raz kombajnami. 10,5 godziny nabite mają. A więc to jest dobry wynik. Z tego względu, że oni były tam chyba na 90 odcinku, albo 90, albo prawie 90 kupione. One pod końcówkę te kombajny właśnie gdzie były kupione. Tak więc no. 81 tysięcy za header. Można i tak. I lecimy dalej, kolejną przystawkę. Nie wiem od czego on tepłem, od jakiego kombajnu, ale to się zaraz dowiemy. A, od klasa jednak. No bo to od klasa nie była oryginalna, tylko ona była z Lizarda. Dobra, bo tak zacząłem sprzedawać te headery, a ja nie wiem jak tam z 8R jest sytuacja. Dobra, już wyjeżdża. Tak więc trzeba jechać się wysypać. Jakie tam wyścigi są, kurwa. Między Fendem a John Deere. Ale chyba Fendt będzie pierwszy, tak. No i elegancko, mam 4 miliony już na koncie prawie. Po przyczepie Fenda już będzie 4 miliony. Także fajnie, fajnie, podoba mi się to. Fent się sypie, sypie, dobra. O! Fent akurat ma fajnie, bo ma jedną przyczepę, nie? Z Fentem jest o tyle dobrze, że on ma jedną przyczepę. Jak więc to jeszcze jakoś tam w miarę szybko idzie to wysypywanie jego.
Bo najdłużej to idzie te dwie przyczepy wysypać, zanim oni to ogłuszą, tę przyczepę podjadną, przodu. 170 ton jeszcze. Jeszcze... Dobra, John Deere sypie, syp się. Mi się klas tam sypie. A ja sobie sprzedam ten kombajn od klasa, header od klasa. No, tak więc 82 tysiące, a czekaj. Naprawa 300. No, wzrosło 600. No, nawet zarobiłem na tym. Dobra, dalej kolejny. Oj, header od ideala teraz tepnę. Przez przypadek sobie zaradziłem, bo klikłem na kombajn, a nie na header. Nie wiem, czy idealnie najmniej godzin nie zrobiłem. Najwięcej ma klas, ponad 14, chyba 13 godzin, no. Ale nie wiem dokładnie. I ostatni header został od... Właśnie nie wiem, czy nie od John Deere. Tak, od John Deere, no bo innego headera nie było. No i ten kombajn 10,6 godziny, tak jak mówiłem, nabite miał 83 tysiące za header jeszcze. 55 dni był. 700, a bo to jest najdroższy kombajn, jaki był. 721 tysięcy. Okej, okay, ładnie, też 11 godzin. Także Kiosik też ładnie tutaj będzie kosztował. Mamy dzięki temu 5 milionów. 400 tysięcy klas. Okej, sprawy. No i klas 12,7. Najwięcej kosił. Też około 300 tysięcy będzie kosztowało. Czy tam 300 coś. Sorry, 458. Nawet nie wiem, ile ten klas kosztował, szczerze mówiąc. No i dobra. Jeszcze ideal nam został. Ale ja chciałbym pierwszy zobaczyć sytuację na skupie. A ósemka się sypie i fent stoi, dobra. Wiecie co? Milion zostało, dobra, to się przejadę jeszcze z kimś. Chciałem powiedzieć, niech oni sobie to położą. A ja sobie sprzedam klasa, ale nie. No przecież... Fajnie jakby fenda wypiąć z jazdy, a za fenda puścić klasa, nie? Żebym już mógł sobie prawie tą kiszonkę zbierać. Ale zrąbałem w tym momencie, że sprzedałem autoloada. Ajajajaj, zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym. Dobra, tam 200 tam walić. Tam się wypożyczy. Autoload drogi nie powinien być. Tutaj fenda sobie zwolnimy. 100 mu ten obciążnik fendowski zwrócę. A za fenda będzie po prostu klas sobie jeździł. Jaki on jest niecierpliwy, ten John Deere, ty. Bo ja przecież muszę 150 ton jeszcze tego sprzedać, zapomniałem. Kiszonki. I to będzie na 3 kursy. Kiszonkę to na serik będę walił tam. Nie chcę mi się nabiegać, żeby nie jeździć.
No i dobra, jeszcze robota będzie. Zapomniałem o tym, że mam jeszcze kostek dużo. Czy kostek na belek. Bo tam mam chyba ze 150 belek. I więc parę kursów też będzie tego. A ja jadę ten silos wreszcie wyczyścić. Mamy 36 minutę. W sumie to ostatni odcinek to może być nawet półtorej godziny. Bo ja wiedziałem, że ten odcinek będzie ostatni długi. Zanim to wszystko się sprzeda. Troszeczkę czasu zajdzie. Jadę z tamtej strony zobaczyć, czy da się tą kiszonkę zebrać z dołu, czy będę musiał to wiadrować. To nie wiem, czy pierw to mi nie będzie brało kiszonki i tego. Czy pierw mi nie będzie brało z śniegu. Bierze. Ściąga, dobra. Wiem, że będzie gorzej. W sumie całe 150 ton tutaj było. Więc na 3 przyczepy to będzie. Więc silos nie sprzedaję, bo silos nie był mój. W sensie mój, ale on stał już od początku tutaj gry, tak? Więc tak jakby ja za niego kasy i tak nie dostanę. Bo jest w grze wpisany jako na minus. Krowy będę sprzedawał. Raz, dwa wciąga ładnie to tą kiszonkę. Ton, no to na dwa kursy po 45. No, jeszcze dwie przyczepy i będzie pusty. No i elegancko 88, no to jeszcze dwie przyczepy i będzie sprzedana kiszonka. Nie chciałem. Dobrze, że ja pomyślałem, że ja mam tą cesarkę. Tak zwaną. Bo jak ja bym miał to szuflować czwórką, bo na początku myślałem, że będę czwórką szuflował. Ale stwierdziłem, że jednak to nie opłaca się. A nie, ja obornika. Nie, przecież ja obornika w ogóle nie wyrzucałem. Bo ja nie miałem słomy. Mówiłem się, przecież ja jak ja powiedziałem przy rożytniku, że ja obornik wyrzucałem, jak ja nie wyrzucałem. Jak ja rożytnik kupiłem głównie do wapna. Aby wapno sypać. Tak było. Tak więc no. No i dobra, sprzedajemy pierwszą przyczepę kiszonki. Ile za tą kiszonkę dostanę? A, tylko to jako przygód ze zbiorem po liście. No, kiszonka to jest tanie grosze. 8,5 tysiąca, to zawsze. Chociaż te 30 tysięcy wyciągnę sobie z tej kiszonki. Nie no, 30 nie, ale te 20 tysięcy sobie wyciągnę. To chociaż coś. A pamiętam, że tą kiszonkę w 44 odcinku robiłem. No pamiętam, to jeszcze z syntezatorem woziłem. Metal Techy miały burty te do kiszonki podłożone. No tak było. Czekaj, bo zaciągnął tych plewów zasranych. Nie mam gdzie je wysypać. Kurwa. A to sobie mogę zrobić tak. Dobra, F11 to zrobię. Ale nie fend, tylko to.
Niestety muszę sobie tak to wyczyścić. No niestety muszę to tak sobie wyczyścić, no bo nie da się inaczej. Urła. Śniegu nabieram. Nie, czemu ty to poszło, to zasypiesz? Dobra, chyba widzę, że jeszcze do krów możemy sypać te 3 tony. Wejdą. No dobra, 4 zostawiamy tu. Czemu tam jest zablokowane? Co tam się stało? Mam, że gdyby nie 300 chłopa, to ogarnianie takich odcinków ciężkie by było, tych ostatnich. Nie, że mogę, może mega realne, to nie jest, jak ja sobie tak podejdę i rzucę tym ciągnikiem, no ale... No ale wiecie, no. Chodzi o szybkość ogarnięcia, żebym ja miał dużo czasu jeszcze na wrzucenie tego odcinka i inne rzeczy, nie? Żeby też odcinek długo nie trwał. Nie ciekawe, czy po tych dwóch przyczepach wyskoczy, że będzie silos pusty. Będzie trzeba to tam leciutko pędzelkiem przejechać. Nie, to najwyżej się tą końcówkę pędzelkiem przejedzie, więc... Trudno. Dobra, 42 i tam będzie 43, no to będzie tak mniej więcej porówno. Ale to sprzedać. No i 6, o, 7 milionów już. Nie pamiętam, ile miałem wtedy. Czy wtedy? Na timelapsach ile miałem. Jak sprzedawałem. Nie pamiętam, jak to tam się kreowało. Ale tutaj maszyny są drogie. Bo maszyny na sezonie nie spadają tak cena bardzo szybko, drastycznie jak oryginalnie, bez tego, bez sezona. Tak więc no. I jeszcze tutaj mam 2 pola, który za dwa pola zostanie 3 miliony, także no. Co? Za 2 miliony 4? Co? Jak? Co? Jak? 2700 tam było? 4 miliony za 2 pola, no. No to już mam tak jakby 11 milionów na koncie. Myślę, że będzie podobny, że tyle aż siana nie wyciągnę, co było na timelapsach. Bo tam strasznie drogie landy były. Tam każde pole po 600 było. No to takich niestety nie ma. Znaczy niestety, no dobrze, to takich nie ma drogich. Jak ja bym miał jeden land kupić na ileś odcinków? No tak praktycznie po zimie wszystko kupowałem pola. Po 5 pól se kupowałem czasami. No chyba, że jakieś większe to jedno. Zobaczymy, ile ta osina jest warta. A jak tam w ogóle wychodzi w tym? 630 ton jeszcze mają. A, no i 200 prawie na tym drugim sosin. I oni mają 400 ton, czyli niecałe 4 kursy. Znaczy, w sumie na ich 4, no to 2 kursy. Tak chciałem powiedzieć. A ja sobie to fędzikiem ładnie wywiozę tam ten drugi silos. Tam też będą chyba 3-4 kursy maksymalnie.
ma poziom wypełnienia wcale zero. Lito do przodu można zwrócić już. Jest wszyscy silos. Tak więc można to zwrócić już ładnie. I na koniec odcinka jeszcze sobie autoloada na szybko wypożyczyć. By parę szybkich kursów zrobić. A cena tam nie spadła, nie spadła. No tam $20 maksymalnie spadło. Dobra, John Deere sprzedaje. Jak to tam wygląda? Dobra, z silosów ucieka. Póki mam szczepę. To ja się garnę szybko jeszcze na ten. Na silos. Po rzepak. No póki mam jeszcze przyczepę, żeby nie rozczepiać się cały czas. Żeby się po prostu nie rozczepiać cały czas. To 40 ton tu zostało. I 100 ton przy zostanie, czyli jeden kurs, czyli kurs ósemki i jakiego? To będzie prawie, że kurs ósemki i tego, i klasa. Ile dokładnie? 92 tony, no to tak by wyszło gdzieś. No fajnie wychodzi to sprzedawanie. 8 milionów rzepaku będę miał. Zanim będzie sprzedaż do końca, to będzie 8 milionów na koncie. No 500 tysięcy jeszcze wyciągnę, bo tam mamy jeszcze trochę ton. Ło, spokojnie. Jeszcze milion wyciągnę. No tam 340 ton zostało. W tamtym silosie, a w moim stuba, czyli na moje dwa kursy. Znaczy no stuba, na 97, no. 92 tony tam chyba zostały. Tak więc no tak na spokojnie. A, jeszcze ideal. Przecież został. Nie, idealnie miał najmniej, bo jednak myślałem, że idealnie miał najmniej, ale jednak 9x miał najmniej. No i elegancko mamy 8 milionów. No, ten świr jedzie, to ja nie. A się teraz będzie pchał? Już czuję. No i 49 minut odcinka już. A się zobaczy, czy się nagrywa w ogóle, no. Znaczy ja na ten odcinek miałem przeznaczony na UTI 2 godziny. Tak więc na luzie. Na spokojniutko. Jeśli te przyczepy, to wypożyczymy sobie. Znaczy ta, no i ta, te dwie przyczepy są potrzebne, a reszta jest moje. Ale ja je w końcu kupiłem czy wypożyczyłem, bo ja już nie pamiętam. Tak, tylko mam dwie przyczepy wypożyczone. Autoload.
Dobra, wypożycz, tak? 1700. I wózek doli, do niej trzeba wypożyczyć niestety. Ale ona na pewno więcej zmieści. Na pewno więcej zmieści niż ta moja, co miałem. A tam ze 150 kost, ze 150 belek jest. Tam samej słomy chyba ze 100 jest. Tam samej słomy chyba 100 belek jest. Pewnie, że tam jednego roku, albo dwa lata takie miałem. Dwa sezony, że narobiłem tych belek i potem już nie robiłem. Znaczy, jakbym miał do ścielenia słomy, to też lekko więcej by poszło. A że ja ją tylko do paszowozu używałem, a krów nie miałem dużo. Się trochę ubolewam na tym, że nie miałem krów tak dużo. Tylko one tak były, bo były, bo ile mam teraz krów? 24. No to teraz jest dobra liczba. 224 tony jeszcze jest. Jeszcze trochę sobie pojeżdżę. A ja jak zaczynałem, to miałem chyba dwie albo trzy krowy kupiłem na start. Potem było tak, że zdechły trochę, parę krów zdechło. To jak się rozmnożyły, to raz nie przypilnowałem i znowu zdechły i musiałem je dokupić i to tak... Tak... To tak nieciekawe było z tymi krowami. No tak, więc ja jeszcze przyczepą mam jeden kurs. Ale idealnie trafiłem, że magnum się sypie. Że nikogo nie ma przede mną. W sensie... Za magnumem nikogo nie ma. Tylko dobrze, że przed tą ósemkę się wrąbałem. No i tak. Pola na koniec sobie sprzedamy. Żeby zobaczyć te wow zrobić. Ile będzie za to wszystko? A idę tak sobie zdradzić troszeczkę. Ile już zarobiłem z rzepaku? A nie, to sprzedane maszyny 3,5 miliona. Dobra, ale jeszcze będzie. 5 milionów rzepaku. No w sumie jakby nie było to tego rzepaku, też trochę było mi. Tylko jakby była tamten, jakby tamto pole było nawiezione bardziej. W sensie chodzi o 47. To też by to inaczej wyglądało, nie? Ogólnie ten odcinek miałem wczoraj nagrać, ale no, wiedziałem, że on jest na środę. Tak więc nie miałem takiego patcha, żeby sobie to jutro, wczoraj nagrać. Ale spokojnie, w czerwcu jeszcze się wyrobi ten odcinek. Tak więc osina zakończona, w czerwcu zakończona, rozpoczęta i w czerwcu zakończona. Zaczęliśmy ją 2 lata temu, to tam chyba 19 czerwca. No to 2 lata i 2 tygodnie chyba. Prawie. No tak, w 2019 zacząłem właśnie, nie? A mamy 2021, także no troszeczkę długo, długo. Troszeczkę długo, nie powiem... Oj! Nie powiem, że nie. Dobra, 45 ton, a to ile zostało? To 55 ton jeszcze zostało. Także troszeczkę jeszcze sobie pokursujecie, panowie. Dobra, ten weźmie 58, czyli jeszcze 100 ton zostanie. Jeszcze 8. Jeszcze 8 i Jonder będzie się przyjąć. Nie, 8 i akcja. To będzie 90. I chyba coś na tego małego Jondera jeszcze zostanie. No i dobra, te zloty to się wszystko na koniec sprzeda. A ja muszę zobaczyć je tam. No i dobra, 72 tysiące jeszcze dostałem. Że no, powoli się tutaj rośnie. O!
Dobra, jaki tam wyścig jest szczurów, ty. Takiej technologii też nie widziałem. W sumie ten John trochę się tam wrąbał w czasowie, ale dobra. Ale chociaż fajnie to wygląda, jak tych dwóch naraz sypie. I dobra, ten podjedzie na drugą przyczepę, a Klaus sobie już pojedzie na Silos, także też fajne. 97 ton. To będzie 64. Kurde, nie weźmie klasy. Klasio nie weźmie. To będzie 30 coś, to nie, to lepiej, to nie, ja zwolnię klasa. Nie, ja zwolnię klasa, a wolę puścić sobie John Deere'a. Wolę puścić sobie John Deere'a, niech on sobie zrobi jeszcze ten kursik. Mi się to bardziej opłaci. Puścić John Deere'a, bo on ma 38 ton zestaw. Więc puścić klasa i jeszcze John Deere'a, to jest nieopłacalne totalnie. Dobra, także Magnum już będzie mógł jechać na sprzedanie. Także Magnum jak się wysypie, to na sprzedanie jedzie. Też dobry ciągnik, niedawno kupiony. Niedawno, ale za 30 godzin pewnie ma nabite. Albo coś koło tego. Nawet nie wiem, ile klas może mieć ten case w godzin. Bo ten case to też jest nowy ciągnik praktycznie. Nie wiem, szczerze mówiąc, aż zobaczę sobie z ciekawości. A, tutaj tak mi zobaczy. 21. No to się pomyliłem o 9 godzin. Szczerze mówiąc, ten trend na wypożyczeniu 15 godzin nabił. Prawie. Ale wiedziałem, że to są ostatnie odcinki. To bardziej mi się opłacało. Bardziej mi się opłacało wypożyczyć tego fenda niż go kupować. Z norma large 1.3 roundbells. Jedziemy po te ostatnie kostki, belki. Ponad 9 minut jest. No i dobra, pusty jest rzepak. Pusty jest rzepak. W sensie... No, silos rzepaku jest pusty. Sprzedaliśmy go w 58 minut. Niech tu stoi na razie. No i ten John Deere wziął 32 tony, no. Nie wiem, to na 900 by zostało. W zasadzie to ósemka może jechać na silos sobie. Tu tam stać. Bo ósemka i ten cały zestaw nie jest mój, chyba że przyczepy są moje. Przyczepy są moje. To w sumie nie może jechać na Silos. Dobra, 27 sztuk wyciągnij. Dobra, przejadę od razu te belki. Żeby nie było. Trochę się ośka zablokowała tutaj. Ale na pewno czekaj, to jest 2, 4, 6, 8, 10 kostek. 10 belek to tak jest na podłodze, nie? 10 na to masz 20 na samej podłodze. A u góry masz 9, czyli 18, czyli 38 bel. Na moim by 24 weszło.
Jakby z głupoty nawet robiłem pożyk, tak szczerze mówiąc. No i dobra, i Y. Jedziemy. Dobra, elegancko. Jeszcze 23 tysiące za belki. 3 zostało, ale to się przepchaje później. Jeszcze panele są, jeszcze trzeba sprzedać. Właśnie te ostatnie odcinki zawsze są najgorsze do ogarniania. Jeszcze jakby tego śniegu nie było, to też fajnie by się jeździło bez tego śniegu. No ale co ja za to mogę, nie? Nie, serio, 6 bel zostało. Dobra, wyciągnę te 6 kostek. 6 belek. No i dobra, jeden już jest pozbierany. Jeden styk jest zebrany. I tu jeszcze za dwa kursy jak nic będzie, po samą sumę. Muszę tu powoli jechać, żeby nic nie walnąć. Bo on nosi na tym śniegu jak ciul. Jeżdżę po polu, żeby już po prostu na skróty szybciutko, żeby to zrobić. Już mamy godzinę i 3 minuty. No, ale nie chcę, żeby dłuższy niż żniwa wyszły. Chcę, żeby wyszła ta godzina 20, taka jest ze żniw. No dobra, elegancko. Jedziemy po tą słomę ostatnio. Wiem, że to zabite belki coś tam. A już coś tam jest. Silosy nie były od początku, także ja będę musiał je sprzedać. Chociaż nie, silos zostawię. Ten jeden. A tego jednego sprzedam. Tego tam poza gospodarcy. Ile tu jeszcze zostało? 64 na te dwa kursy. Po 32 sztuki. To, że tu pewnie na tej minę tu zostało. No, 48 bel. Zobaczymy, ile wyciągnę. Oj kurczę, to tutaj. Trzy, sześć, dziewięć, 12, 15, 16 belek zostało. I tutaj dorzucę, żeby było pełno. 10, czyli 27. 37, to tak może na styk. Nie wiem, ile bierze. Czy jeśli bierze 38, to będzie dobrze. Bo nie pokazuje mi tutaj liścinka. Tak jak na moim autolodzie to pokazuje, ile tam jest belek. A czekaj, 2, 4, 6, 8, 9. No to 18, a na dole jest 10. Czyli 20, no czyli 38. Czyli jedna belka zostanie. W sensie miejsce na jedną belkę, o, tak chciałem powiedzieć. No i dobra, i sprzedajemy to szybciutko. I wreszcie osi na koniec. No 19. 27 tysięcy. 27 tysięcy za taki kurs. Widzicie to? Nie dużo, nie mało. Nie? Na pewno lepsze jest te 21 tysięcy. Chociaż w sumie dzisiaj i tak nie ma najlepszej ceny za tą słomę, na pewno. Ja już na to nie patrzę, nie chcę się nawet tego czasu kręcić, bo już wywalone w to. Bo to już ostatni odcinek.
I teraz tylko się zajmować kolonią będę musiał. Po tym odcinku zaraz idę szybko. Sobie kolonię może ogarnę do końca. Tylko że kolonia dopiero na piątek to tam. Luźna guma, nie? No i elegancko obliczyłem, czyli na moja matematyka nie leży. Dobra, zostawię te stogi. Na te stogi to tam dużo nie dostanę. Zostawię te stogi. Tutaj i tak nie, nic nie mogę z gospodarstwa sprzedać. No ale panele muszę sprzedać, bo tak jakby ja je stawiałem. Czy stogi też stawiałem, no ale to te stogi to tam ile? 150 może no za 2 bym dostał. Dolarów oczywiście. A, bo nie było tego, dobra, zapomniałem. No jedna nie była pełna i się autolot nie wyłączył. O kurwa. Trochę to tak nie miało tak wyjść. Miał być taki ładny pociąg. Nie no, zbiorę to jeszcze raz. No, no co? No to w ogóle źle zrobiłem. Przyznaję się. UY. O. Tak powinno być od początku. No i dobra, i elegancko. Ten zestaw może tu stać. Nie przeszkadza mi. Mleko trzeba sprzedać ostatni raz w tym roku. Na tym sejwie. A na ci nie da. Ostatni kurs. Czwórkę robimy ostatni kurs. Wiadro do góry wrzucamy. Idziemy sprzedać krowy. Gdzie to tu? 24 sztuki, cenimy za to 30 tysięcy prawie, 25 tysięcy. No tak więc elegancko jedziemy. Ostatnia podróż czwórką. 86 godzin nabiła. Myślałem, że będzie setka, ale jednak nie było roboty już dla czwórki. A z nawozami nie chciałem męczyć czwórki już. Mogłem męczyć sobie czwórkę do końca z nawozami, to wtedy by sobie wbiła, nie? Ale wolałem sobie do nawozu wziąć John Deere i Case'a i Klasa. To były dwa moje najsłabsze ciągniki. Teoretycznie najsłabsze. On Klas był najsłabszy. Ostatni sezon to Klas i John Deere jeździł. No i dobra, zwracamy. O, Klas 169 tysięcy, sprzedaj. Jeszcze obciążnik tam, dobra, przyczepę to zwróć. Tam dużo nie zrobiła ta przyczepa. Jeszcze 1000 zależy. Tam przyczepę też od razu zwrócę. Mógłbym przez sklep zwrócić, ale już jestem tu. 10 godzin prawie przejeździła ta przyczepa, no to spoko. No i najładniejszy zestaw, najlepszy zestaw, czyli czwórka, która nabija 86 godzin. To jest w ogóle dużo. Paszowóz 34, który przez godzinę tylko pracował. 19 tysięcy za czwórkę. Za to 3 tysiące, za łyżkę 1000. I za wiadro 5 dych. Nie da się wiadra sprzedać. Takim samym, no dobra. Wiadra przez sklep, no trudno. 26 dolarków. No i dobra, te dodatkowe zbiorniki mogę sprzedać. One tak nie powinny stać.
Ja je na ostatnie odcinki postawiłem, żeby zmieścić sobie ten cały rzepak. No i elegancko. Jeszcze tablicę trzeba obalić, tą dużą. To jest ta. Trzy panele, raz, dwa. I trzeci gdzieś tam daleko w polu był. To niech zostanie. No to już jakoś się gospodarstwo wpisało, bo już minus 8. Te kalki też się sprzeda. No i domek musi zostać. I dobra, i to jest chyba wszystko, co sprzedałem. No dobrze, że się odpaliłeś. Jedziemy w ostatnią podróż. No i 10,5 miliona już jest na koncie. A jeszcze pół nie zaczynają sprzedać, tak? Że myślę, że 25-30 milionów. Może nie 30, ale myślę, że 25 milionów powinno być. Przyczepy moje to trzeba uważać. Ósemka nie jest moja. A szkoda. Ale 13,5 godziny też nabiła. Szkoda, że ósemka nie jest moja, no ale pasowałaby na pewno na to gospodarstwo. Ale ostatnie odcinki już ją zostawiłem. Nie zwracałem jej nawet. I teraz jak to wygląda? Dobra, 28. 28. Nie wiem, gdzie jest John Deere, ale a już cofnę. Zwrócę sobie kulturalnie John Deere'a. 33 dni. To trochę ciężkie u mnie było. Dobra, ten zestaw też jest najdłużej. On jest chyba od początku serii nawet. No jest prawie od początku serii ten zestaw. W sensie nie John Deere, ale te przyczepy. O, 310 dni. Co mówi? 200. 180. Ty, ci da? Jo. No dobra, i wszystko. Weź, daj go. Co? Nie wiem, czy to utrzyma. Chyba jo. Dziękuję. Pewnie tak. Jak leżały, to co moje. Masz. Twoje. Twoje, twoje masz. To skryj. No. Byle do pęku co niego, jo? Tak. Spodenki twoje. No i wszystko. Dobra, 11 milionów na koncie. Otworzę okno na ten końcówkę odcinka. Nie będziecie słyszeć.
Czy będziecie się zapnął, ale to już nie będzie tak przeszkadzać, bo już jest końcówka. Mamy godziny 15 i mamy 11 minut. Dobra, jeszcze zobaczę, czy mam wszystko sprzedane. No tak. Wszystko sprzedane. Krowy też. No i dobra, nie garaż, tylko tak. Lecimy od góry, pole numer 49. Było chyba w ostatnim odcinku robione. Tam 90. Chyba w setnym. Dziesiątka też jest młode pole. Tutaj też to jest młode pole, ten klip też jest młody w ogóle. O, tutaj jest od początku serii, te pola są. Te pole jest bardzo dużo. Te 2 hektary, teraz 2 tam szło. Tam bardzo dużo robiłem, jak miałem ten. Jak miałem mniejsze maszyny na odcinkach. Dwunastka też jest świeżym polem. Szóstka jest świeżym polem. O, ten tutaj land jest też długo. Tych 4 pól. Widzicie, tych 4 landy. Ten land, co sprzedaję teraz, to jest bardzo długo. No i dobra, ten land to był kupiony tylko po to, żeby tutaj pole można było zrobić. Land numer... czekaj, jakby to zacząć sprzedawać. Tutaj 29 też jest... Nawet dosyć długo ten klin tutaj duży był. Tutaj 25. 24. Trójka. I 26. Ten klin, nie wiem, czy pamiętacie taki klin, ja zawsze na niego mówię. To on też był bardzo długo. 23 to była chyba nawet od początku, albo prawie od początku. 30 była niedawno kupiona. 34, 35 to też było niedawno. 32 było w 70 było odcinku, tam przed 70 chwilę. 33 było niedawno kupione. 36 też było niedawno kupione. A tutaj ten land już był od 38, tutaj ten land już był stary. Ten land był od początku serii tutaj tworzony, czyli 45. Tutaj 43 na początku miałem chyba. Tak, bo to były te wysepki, te krzaki, pamiętam. I tutaj tak dokupywałem, tutaj była droga i to tak się robiło. No ale ten land jest najmłodszy, prawie. 54 mogę sprzedać. Trochę moja głupota przez Giansa tutaj tak zrobiłem tak dziwnie, ten land, ale nieważne. I teraz jedziemy. Ten land, 1,3 milion. Oj. I teraz najmłodszy land, czyli land numer 47. I mamy 21 milionów prawie. Ładny widnik, ładny. No i mamy, o, jeszcze wam pokażę wszystkie hektary, czyli 3500 hektarów prawie obrobione. Czyli to tak będzie, 180 hektarów kultywatorowanych, zaorane 75 prawie, obsiane 650, nawiezione 2200, zebrane 851 hektarów. No i to też jest ciekawego takiego. Zużycie paliwa 22,5 tysiąca litrów na całą mapę, na całą serię. Nasion to 200 ton prawie. Nawozu to jest 1 600 000. Swoją rzepę 469 było. Ścięte drzewa 185. 65 misji zrobiłem, bo nawet 290 godzin. I 21 milionów. Szczerze mówiąc, myślałem, że lekko więcej będzie kosztować to gospodarstwo. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie lekko więcej kosztować, ale no. A, bo ja miałem 400 tysięcy kredytu, także mam 27 milionów. 27 milionów zarobionych, bo 400 tysięcy kredytu było. Do spłaty. No i to przez ten kredyt trochę zrąba, trochę mi to zabrało. Czyli mamy 27 milionów. Zarobione jeszcze 400. No to zaokrąglę to na tym. Na tym. To tyle zaokrąglę, 27 milionów. No bo było 27 milionów, tylko musiałem oddać do banku, tak? No ale dobra, ładnie tutaj osina jest skończona. Podoba mi się to. Fajnie się grało na osinie, nie powiem, że nie. No bo się fajnie grało.
Fajne maszyny w ogóle były, fajne wyświetlenia się nakręciła. O, ja sobie tak za 2-3 dni sobie podliczę te wyświetlenia wszystkie zasiny. Ale zasiny jest dużo wyświetleń. To jest moja najpopularniejsza seria. Najwięcej wiersów mam z osiny. Bo pod jednym odcinkiem mam... Osiemset trzydzieści. Mam, pamiętam ten pierwszy milion, co zdobyłem. To 830 wyświetleń tam jest. Na pierwszym odcinku zasiny jest 700 chyba 20. No to to jest, no to już jest 1500. No i tam jak kupiłem diamanta, tam chyba też jest 350 wyświetleń. Także no, ładnie, ładnie, a reszta to tam. Były dwusetki, były i setki, były 50, 70. Były takie wyświetlenia, że nie było wcale. W sensie, że było tam może... Jeden odcinek był taki tragiczny, że pamiętam, że miałem chyba 8-7, tylko nie wiem skąd, nie wiem jakim cudem. Dobra, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, następnie mój kanał, podajcie kolejne serie, na kolejne odcinki. I no, i prawdopodobnie zobaczymy się w 22. Czy jak będzie osina, to będzie osina nagrywana w 22? Nie wiem. Myślę, że nie wiem. Na pewno nie chcę mi się znowu wałkować z tej osiny, bo wałuję tą osinę już dosyć długo. A tą osinę już wałuję od przecież 17. 17 na serii mieliście z osiny V3. V1 przecież była osina, V3 była nagrywana. No także z 17 chyba było 40 odcinków z osiny. No to tu macie 104, no to macie 140 ponad odcinków, nie? 150 odcinków prawie z osiny. No także dziękuję za oglądanie tego odcinka i tej serii. Bardzo miło mi było. Dziękuję, na razie i widzimy się na kolejnych seriach, a teraz czas, żeby zakończyć kolonię. No i dobra, ja spadam z tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.